Znajdujemy się w jednym z polonijnych biznesów, który padł wczoraj ofiarą grabieży podczas pseudoprotestów. Sklep z biżuterią został zrabowany, a wszystkie witryny sklepowe zostały rozbite. Jest z nami właścicielka, pani Alicja. Witam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że Państwo przybyli do naszego sklepu. No, chcę się podzielić właśnie, co się wydarzyło dzisiejszej nocy, znaczy nad ranem. O godzinie 4 rano weszli do sklepu, rozbili witryny sklepowe, oknem weszli do sklepu, no i zdewastowali troszeczkę nasz sklep. Czy wie Pani, jak to dokładnie przebiegało? Podobno kamery zarejestrowały ich po raz pierwszy o godzinie 4 i potem nic nie zostało wtedy zrabowane. I oni wrócili o godzinie 5:30, tak? Tak, o godzinie 4 rozbili szybę, odczekali 45 minut i weszli do sklepu. Wówczas zadziałały kamery i alarm, ale jak dzwonili do mnie, więc ja weszłam na kamery, nie było widać, bo oni byli dosłownie 2 minuty w sklepie, więc to było błyskawicznie. Kolejny raz o godzinie 5:30, proszę sobie wyobrazić, że weszli do sklepu i wówczas kamery zarejestrowały, sygnał zadziałał, alarm zadziałał i policja przyjechała. I oni weszli też, dosłownie minutę byli i uciekli. I uciekli z powrotem, dlatego policja przyjechała dosłownie bodajże 2 minuty po ich wejściu do sklepu. Bardzo dziękujemy serdecznie policji chicagowskiej. Bardzo super interwencja była, naprawdę natychmiastowa. Weszli do sklepu witryną sklepową. Oczywiście wszystko posprawdzali. No, szkło było bardzo widoczne na ziemi, także policjanci bardzo, bardzo szybko zareagowali na wszystko. Serdecznie dziękujemy chicagowskiej policji. Jakie są straty, Pani Alicjo? Trudno powiedzieć, bo wszystko od razu żeśmy posprzątali. Przyjaciele pomogli, witryna została natychmiast, szyby zostały wymienione, także błyskawiczna pomoc była. Bardzo dziękujemy firmie, panu Tomaszowi, że tak błyskawicznie nam witrynę zabezpieczył. No i w środku tutaj dużo zegarków zginęło. Czy tutaj wie Pani o jakichś włamaniach, które miały w tą samą noc w okolicy może miejsce, bądź dzień wcześniej? 2 dni temu włamali się i zdewastowali Brickyard, tą plazę tam Diversi i Narragansett. Oprócz Targetu, a tak to te małe biznesy też zostały zdewastowane, ale tutaj koło nas nie słyszałam, żeby cokolwiek było, tylko nasz biznes. Czy można się jakoś zabezpieczyć? Czy jest to w ogóle możliwe i jak właściciele biznesów powinni się zabezpieczać przed tym, co się dzieje? No ja myślę właśnie, żeby ukryli swoją, czy to biżuteria, czy jakiś towar, w zależności jakiego rodzaju jest biznes. No i alarm, żeby był alarm albo kraty w oknach, bo oni po prostu by się wtedy jakoś zatrzymali, gdyby były kraty. Ale niestety my nie mamy krat, tylko jest szyba. No ale alarm jest, także zadziałał, no i policjanci również też szybko zadziałali, więc... Ale no oni byli też bardzo szybcy i niestety... Mimo, że szybko policja przyjechała, oni zdołali uciec. Dzisiaj Państwo mieliście być już otwarci. Tak. Jakie są plany? No dzisiaj mieliśmy być otwarci już pierwszy dzień po koronawirusie, no ale niestety przez włamanie, przez rozmowy z policją jeszcze 2 tygodnie policja powiedziała, żebyśmy się zabezpieczyli, więc dzisiaj mój kolega, któremu bardzo dziękuję również, kolega Mariusz jedzie w tej chwili, będzie nam plajut zakładał na frontowe szyby. I no, policjanci powiedzieli, że jeszcze 2 tygodnie, około 2 tygodni trzeba być ostrożnym, bardzo ostrożnym. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że już taka sytuacja się więcej nie przytrafi. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, no i ostrzegam wszystkich, żeby byli bardzo czujni.